No i wyszło jak wyszło. Nie wiem, mój drodzy, zostawić ten filmik, czy go usunąć, ale to wtedy musiałbym ten pierwszy też usunąć, bo to nie miałoby sensu. A, taka nauczka dla mnie. Jacob mi tam pisał, żeby nauczyć się na programach montować filmy. Ja umiem montować, bo już miałem kiedyś kanał na YouTubie. Montowałem filmy, tylko teraz problem w tym, że nie mam czasu bardzo na to i nagrywam głupią komórką. Ja nie przepadam za telefonami, za smartfonami. Uważam, że lepsza byłaby kamera jakaś. Będę musiał się o kamerę postarać, moi drodzy. Jeżeli miałbym kontynuować działalność na tym kanale, to kamera, jak ktoś napisał tam kamerę na głowę właśnie, będą lepsze filmy, także widocznie miałem za co przepraszać, skoro tam w tym filmiku pod tytułem kilka słów wyjaśnienia przepraszałem, no to widocznie miałem za co. Także widzicie, wyszło jak wyszło. Nie będę chyba tego usuwał, niech to będzie taki historyczny film, przypominający mi, że mam dbać o jakość i zaopatrzę się w jakąś kamerę i będę eksperymentował z kamerą, bo nie lubię na smartfonie nagrywać, bo to trzeba pilnować tego cały czas, żeby się pauza nie włączyła, żeby się właśnie nie przestawiło to do góry nogami czy jakoś. Nie przepadam za smartfonami, bo uważam, że to jest narzędzie zniewolenia ludzkości. Tak uważam, no i chyba się przestawię na telefon taki na klawisze, kupię sobie kamerę i cześć pieśni, jak to mówią. Przepraszam, moi drodzy, no nie chciałem, żeby tak to wyszło. Nagrywałem to jakby w jednym kawałku, a potem się dopiero zorientowaliśmy z żoną, że jest to przerwane i w dodatku się to jeszcze zmienił, ten format czy jakoś. Wyszło jak wyszło, no. Taki będzie tytuł tego filmu, wyszło jak wyszło. Wybaczcie. Następne produkcje już będą moje filmowe, staranniejsze dla was i postaram się i będzie, myślę, że będzie już tylko lepiej. Miłego wieczoru, do zobaczenia.